Cześć kochani, witam Was serdecznie w Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam bardzo ładny szal komin, zrobiony w gwiazdkowy wzór. Jest to bardzo ładny wzór i tak naprawdę wcale nie jest taki trudny, jak się wydaje. Jak już załapiecie, o co chodzi, to robi się go bardzo szybko. Szal jest bardzo puszysty, mięciutki, a jak go zrobić, z jakiej włóczki, już Wam mówię. Tak więc, użyłam włóczki Multicolor Glitz Effect Garm firmy Rico Design. Mamy tutaj bardzo ładne srebrne niteczki, które świetnie pasują do tego wzoru gwiazdki. Trochę takie śnieżne skojarzenia przywołują. Włóczka składa się w 53% z poliestru, 24% wełny i 23% akrylu, 50 gramów to 90 metrów. Zalecane jest szydełko numer 7, ale ja wolę 6. Będę potrzebowała na ten szal 3 takie motki, a kolor włóczki to 12. No i zaczynamy. Wyciągam początek nitki ze środka motka. Zaczynam od oczek łańcuszkowych, czyli najpierw robię sobie pętelkę i oczko łańcuszkowe. Wyciągam je mniej więcej w górę na wysokość kciuka. Kciuk to jest dobra miarka. I teraz nawijam nitkę na szydełko i wbijam się w początkowe oczko. Wyciągam nitkę znowu w górę i tak mam 3 pętelki. I dalej robię znowu to samo. Nawijam nitkę, wbijam się w pierwsze oczko i już mam 5 pętelek. I teraz będzie taki trik. Układam środkowy palec tutaj między włóczkę a pętelki i przeciągam nitkę przez 5 pętelek. Palec utworzył takie kółko i delikatnie go wycofuję. Wbijam tutaj szydełko i robię oczko. Czyli przeciągam nitkę przez dziurkę i robię oczko. I teraz wyciągam to oczko, nawijam nitkę, wbijam, wyciągam na wysokość. Przeciągam przez 5 pętelek, tak samo jak wcześniej. I znowu tak jak wcześniej, tworzę pętelki. Palec oddziela nitkę od pętelki i zaraz przeciągam nitkę przez te pętelki, a potem wbijam się znowu w dziurkę po palcu i robię oczko. Wyciągam nitkę i znowu to samo. Nawijam, przeciągam. W sumie muszę to zrobić 6 razy. Tutaj się trochę zaplątałam, więc zrobię to jeszcze raz. Na początku nie jest tak łatwo, ale jak już się wdrożycie, to można naprawdę bardzo szybko sobie to szydełkować. No i teraz mam 6 tych składowych, to jest szerokość mojego szalika. Zrobię teraz 7 gwiazdkę na wysokość i ta będzie skierowana w górę. Teraz robię znowu 5 pętelek na szydełku i zaczynam drugi rząd. Mam 5 pętelek. Wbijam się tutaj w środek, 2 razy po 6 pętelek. Jeszcze raz. No i teraz moje szydełko jest pełne pętelek. Mam ich razem 17. Przeciągam nitkę przez wszystkie pętelki i wbijam się w miejsce po palcu
przeciągam jedno oczko. O. I widzicie tutaj, jak wygląda pierwsza połówka mojej gwiazdki, czyli tak te trzy jakby skrzydełka tej gwiazdki, która potem powstanie. Siódmy element na boku, dalej robię drugą połówkę gwiazdki. 5. I znowu 6. I tu znowu wbijam. 4 i 6. Czyli razem 17 pętelek. Palcem oddzielam i przeciągam przez 17 pętelek nitkę. Wbijam się w miejsce po palcu i widzicie już 4 elementy mojej gwiazdki. Następne 3 będą tutaj, zrobię je w następnym rzędzie. A tymczasem robię dalej to samo. Najpierw 5 i potem 6. Środek robię 6 i znowu ten kolejny punkt centralny i kolejne 6. I mam już pełne 3 komplety. Przeciągam analogicznie jak wcześniej. Znowu wbijam się w środek. Dobrym trikiem, żeby przeciągnąć nitkę przez wszystkie pętelki, jest ułożenie szydełka odpowiednie. Tak jak tutaj, żeby łatwo się po prostu ta nitka przeciągnęła i nie zahaczyła o nic. Robię wszystko jeszcze raz. I tak samo. I do 6. I przeciągam przez 17 pętelek. I tak już wygląda mój rządek w tej chwili. Widać te pół gwiazdki, albo raczej takie czteropaki na razie. I teraz zakończę ten rząd i pokażę Wam, jak wejść w następny. Czyli znowu 5 i 2 razy po 6. Na końcu przeciągnę przez 17 pętelek. Reszta to są czteropaki i już mogę zaczynać trzeci rząd. Tak więc wyciągam nitkę, robię 5 pętelek, tak jak wcześniej, oczko i tym sposobem mam już w gwiazdce 4 elementy. Znowu wyciągam nitkę. Robię 5 pętelek i pierwsze miejsce do wbicia. Trochę się dużo zużywa włóczki. Pierwsze miejsce do wbicia mam tutaj. I w sumie będzie tutaj 5 takich elementów i dalej. Kolejne. Przeciągam przez 17 i tak powstała gwiazdka. A tu są te 3 nowe, które dorobiliśmy przed chwilą. I od tego miejsca będę szydełkować tak samo jak w pierwszym rzędzie. Robię 5 pętelek, potem po 6 i jeszcze raz po 6 w kolejnym.
przeciągam przez całość. Trochę te gwiazdki wyglądają jak takie srebrzyste kwiatki śnieżne ze srebrną nitką. Ogólnie pamiętajcie o komplecie oczek w górę i dalej analogicznie, tak jak robiliśmy tutaj, przeciągamy nitkę przez 17 pętelek. Ten wzór nie jest aż taki trudny, jak na jaki wygląda. Na pewno jest szybki, jeśli się już dojdzie do wprawy. Ja będę teraz dalej szydełkować i pokażę Wam gotowy efekt. I tak, kochani, jestem już na samym końcu. Zużyłam wszystkie trzy motki. Zostało mi trochę włóczki. Szal ma długość około 130 cm. Ładnie widać te zmieniające się kolory. Ta srebrna nitka powoduje, że szalik jest taki lśniący. Muszę teraz połączyć oba końce ze sobą. Bardzo łatwo się to robi takim wzorem. Zaraz Wam pokażę. Mam tutaj ostatnie oczko, wbijam się tutaj, przeciągam, wyciągam nitkę i zamykam oczko. Wygląda to miejsce połączenia. O, dosyć schludnie, myślę. Nie rzuca się w oczy. Można to miejsce nosić z tyłu szyi. Myślę, że ładnie się prezentuje ten szalik komin. Jest naprawdę bardzo miły w dotyku. Ciepły, puszysty, srebrzysty dzięki tym srebrnym nitkom. Bardzo przyjemny, myślę, idealny na zimę, dla siebie czy dla kogoś na prezent. Mam nadzieję, że podobał Wam się i szalik, i filmik, ten wzór i kolor. Jeśli tak, zostawcie like, podzielcie się ze znajomymi. Możecie też subskrybować mój kanał, aktywować powiadomienia, żeby żaden filmik Was nie ominął. I do zobaczenia w następnym odcinku Zrób to sam!